Dziś rozmawiamy o małżeństwach, w których okazuje się, że mężczyzna jest gejem. To byłaby drastyczna różnica. Nakrycie kogoś to znaczy, że on wie o swojej homoseksualności i z rozmysłem okłamywał swoją partnerkę, czy mnie okłamywał. Jeżeli by usiadł i się przyznał, to jest to sytuacja, w której wykazuje dobrą wolę, przyznania się, czy po prostu zachowanie normalnych relacji. Jednak szczerość jest podstawą, tak? Więc na pewno bym to w jakiś sposób doceniła. Nie, i tak bym go rzuciła. No, na pewno by zmieniło. To znaczy, być może byśmy się nie opuścili, bo jesteśmy w trwałym związku 50 lat, więc nie wiem, kiedy by to miało wyjść, czy po 50 latach, czy po dwóch. Tak, to by robiło ogromną różnicę. Na pewno wolałabym, żeby usiadł ze mną, porozmawiał szczerze, że ma problem, że chciałby coś zmienić w swoim życiu, niż gdybym miała go na przykład nakryć w łóżku z moim kumplem. Teraz postarajmy się spojrzeć na taki związek z perspektywy kobiety. Oto wypowiedź jednej z forumowiczek. Śpimy razem, ale osobno. Mąż w długich piżamach, opatulony kołdrą w jednym kącie, a ja w drugim. Z roku na rok jest coraz gorzej. Już 9 lat po ślubie, teraz łączy nas od 2 lat jedynie dziecko i problemy. Wcześniej, sama nie wiem, seks był zawsze jakby w nagrodę, raz na kilka miesięcy. Dlaczego kobiety wchodzą w związki z homoseksualistami? Czy one nie są w stanie rozpoznać czegoś, jakichś takich, wiesz, sygnałów? Wydaje się, że to widać jednak po mężczyźnie, czy patrzy na ciebie tak z pożądaniem, tak, jak heteroseksualny mężczyzna, czy nie? Czasami nie wiedzą. Czasami nie wiedzą i wchodzą w te związki dlatego, bo znajdują bratnią duszę, znajdują mężczyznę, który potrafi zrozumieć, wesprzeć, który dba o siebie, który jest atrakcyjny, którego koleżanki zazdroszczą, o którym cała rodzina mówi, że takiego ze świeczką szukać, który dba o wszystko, który pomoże, kiedy ma migrenę. I jest to ogólnie wsparciem w każdej dziedzinie. I po wielu latach może się okazać, że on jest gejem. Mogą po prostu żyć w nieświadomości. A wchodzą czasami świadomie, kiedy same na przykład były skrzywdzone przez mężczyznę, kiedy same boją się seksu, kiedy same jakoś mają problemy z podniecaniem się, czy odczuwają ból związany z seksem, czy po prostu paniczny lęk związany z seksem. Wtedy szukają partnera, który tego seksu nie będzie z nimi chciał uprawiać. I często takie związki funkcjonują, gdzie kobieta nie chce seksu, nie chce partnera do seksu, chce partnera do życia, szuka sobie właśnie takiego partnera. Takie związki są, funkcjonują i mają się dobrze. No tak, to tutaj właściwie nie ma żadnego problemu. Obie strony są zadowolone. Nie. To nie ma takiej opcji na pewno. Chyba nie. Tak naprawdę wiąże się to z jakąś zdradą i to niekoniecznie tak cielesną, ale z ranieniem uczuć. Jeżeli ktoś cię zawodzi, no to chyba nie widzi się sensu dalej. Zależy, znaczy są różne związki, że czy byłaby możliwość, zależy, by to funkcjonowało. Jeżeli dwoje ludzi wiedzą, na co się piszą i są szczęśliwi ze sobą, nie wiem, czy nie ma w tym związku seksu, ale on funkcjonuje normalnie jak związek, są razem, dają sobie stabilizację, no czemu nie? Natomiast w związkach, kiedy jednak jest to problem i kobieta czuje się bardzo nieszczęśliwa, to co się dzieje? Przede wszystkim w momencie, kiedy ona nie wie, to zaczyna jej poczucie wartości dramatycznie spadać, ponieważ w momencie, kiedy facet nie interesuje się nią seksualnie, nie zwraca uwagi, nie chce uprawiać z nią seksu, nie chce czułości, to ona, nie mając innych pomysłów, myśli sobie, że po prostu czy nie podoba mu się, czy jest brzydka, czy on jej nie kocha. Wiele pomysłów może się tu pojawić. W ten sposób może się jakoś zagubić w tych całych przemyśleniach. Często taka informacja, że on jest gejem, taka informacja czasami jest po kilku latach, ale mam też przykłady, gdzie taka informacja wychodzi po 30 latach małżeństwa. Gdzie tam jakoś żony do siebie napisały, że ich mężowie mają romans. Miałem też takich pacjentów. Czasami taka informacja jest wybawieniem dla kobiety. Bo ona przez całe życie, szukając powodów, czemu on jest taki, a nie inny, czemu on jakoś nie reaguje na nią, w
pewnym momencie potrafi to nazwać i stwierdzić, okej, on jest gejem, ale ja jestem okej, ze mną jest wszystko dobre, jestem w pełni kobieca. I wtedy może sobie to wszystko jakoś poukładać i budować na nowo. A kiedy ujawnia się nasza orientacja seksualna, właściwie świadomość tej orientacji seksualnej, kim my jesteśmy? W jakim wieku? Wiesz co, no jak zaczynamy dorastać, jak zaczynamy być nastolatkami, wtedy widzimy, czy interesujemy się kobietami, czy mężczyznami. Oczywiście każdy z nas i każda z płci ma takie momenty, kiedy przechodzą myśli, czy zainteresowania, czy przypadkiem ta sama płeć nie jest atrakcyjna. Każdy ma takie momenty fascynacji tą samą płcią i to jest jak najbardziej wpisane w nasz rozwój psychoseksualny. Ale tak się mówi, że około tych 17-19 lat ta orientacja już jest ukształtowana. Czyli nie ma możliwości z założenia, że mężczyzna, który wchodzi w związek małżeński w wieku, nie wiem, 30 lat, on jest nieświadomy, że jest gejem. Myślę, że to raczej ewenement. Jeśli mówilibyśmy o mężczyźnie, którego rozwój seksualny jakoś był bardzo opóźniony z różnych przyczyn, no to może dopiero w okolicach 30 on sobie różne rzeczy uświadamia, też swoje potrzeby. Może tak można na to patrzeć, że swoje potrzeby on sobie dopiero wtedy zacznie uświadamiać. Ale raczej do tego wieku każdy już ma świadomość swojej orientacji.